Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Partia z Turnieju, Chestur, Opera. Turniej rozgrywany w internecie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. I naszymi bohaterami jest Lewon Aronian, grający kolorem białym, czarnymi gra Daniel Dubow, znany, znany nam z bardzo ciekawych, ostrych partii i ciekawych idei. No i może przejdźmy od razu do rzeczy. Aronian, którego osobiście bardzo lubię, bardzo lubię jego grę. Zresztą Dubow też mi przypadł do gustu. Aronian zagrywa E4, C5 odpowiada Dubow, jak żeby mogło być inaczej czyli ostro, stara się już na, na początku, pokazuje, no bo Sycy, Sy, obrona sycylijska jest, y, potrafi być ostrym debiutem. Skoczek na F3, D6, y, no, widać, że tutaj Rosjanin szykuje się do Wariantu Najdorfa po D4 pewnie by próbował grać się w ten sposób, lub też można tam grać smoka, i tak dalej. Ale białymi tutaj Aronią wybiera ruch trochę spokojniejszy, C3 skoczek na F6 od razu z atakiem na piona. Oczywiście, tutaj się nie boimy takiego przepchania, po prostu bijemy i tak dalej. To jest normalna sprawa. Rzadko kto w ten sposób grywa. E, goniec e2, bardzo ciekawe posunięcie, no i teraz e, okazuje się że nie można zbić pionka na e4 z prostego powodu Go, e, Hetman zagrywa na a4 z szachem i zbijamy tego skoczka później na e4, a więc e, Dubow zagrywa taki rzadszy może ruch, ale też jest grywany jak najbardziej dobry e, goniec d7, prosta sprawa, poza tym tutaj e, też e, można próbować grać goniec c6 z atakiem na pionkę, ale to już e, inna para kloszy, moi drodzy jakby Gdybyśmy tutaj na przykład zagrali skoczek c6, też taki wariant istnieje i jest taki ruch d4. Okazuje się, że po biciu i biciu, jakbyśmy się pokusili o wzięcie pionka teraz na e4, to jest taki ruch d5. No i na pierwszy rzut oka okazuje się, że jak odejdziemy gdziekolwiek skoczkiem, to hetman idzie na a4 i zdobywamy figurę. Ale jest jedna z ciekawszych odpowiedzi tutaj dla e, czarnych. Jest to hetman a5. Jest taki wariant oczywiście, ja go białymi nie grywam, ale istnieje taka rzecz, warto, warto to znać. Skoczek na C3 tutaj od razu trzeba odbić, oczywiście pionek swobodnie odbija. Jeżeli Hetman odbije, to jest goniec D2 i potem pada figura, przegrana partia jest raczej czarnych. Na przykład skoczek E5 i Roszada. No, widzimy, że białe mają trochę mniej pionów. Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli czarne się tutaj ładnie wybronią i szybko zrobią roszadę, czyli zakończą rozwój, wyprowadzą figury, to czarne sobie powinny bardzo fajnie poradzić. Tutaj silniki oceniają tę pozycję jako nieco lepszą dla białych ze względu na szybki rozwój, ale to jest troszkę, mówię, inna galaktyka, że tak powiem, debiutowa. Jak ktoś jest chętny, no to można sobie sprawdzić i popatrzeć sobie ten wariant, pewnie ze strony białych, jak najbardziej. Dubow zagrał, jak już wspomniałem, goniec d7, d3 Aronian zagrał, co spokojnie, po prostu obronił pionka, no i g6, gramy przez, tutaj ustawiamy po prostu domek Roszada, goniec na g7, goniec e3, Roszada, no zobaczcie, przy okazji troszeczkę e, uczę się mimo wszystko pól. <laughs> Nie no, czasem w analizach e, można się nieco pomylić, to pewnie e, da się zauważyć. E, uczymy się całe życie, moi drodzy. Jedziemy dalej. Skoczek z B na D2, skoczek na C6 e, i H3. Taki ruch, który zawsze przeszkadza troszeczkę w dążeniu skoczka do g4 i ataku na gońca. Normalna sprawa. Dubow zagrywa e5. Gra bardzo normalne szachy. Zobaczcie, wszystkie figury wyszły. Pionki w centrum ustawione bardzo fajnie. Zresztą taka ciekawostka. Piony e5, d6, c5 u czarnych. Kiedyś Xaverita Tarta Cover twierdził, że jeżeli uda się czarnym ustawić pionki w taki sposób w debiucie, no to czarne raczej nie powinny mieć problemów żadnych, że tak powiem. Coś w tym może być, oczywiście on się nie do końca, nie do końca teraz możemy się z tym zgodzić. No wiecie, weszły silniki, które od razu tutaj nasze tezy łamią bardzo szybko, ale akurat tu się zgadza, tu się wszystko fajnie trzyma, pozycja jest po prostu przyjemna dla czarnych. Uważam, że czarne wyszły z debiutu bardzo, bardzo dobrze. A3 ze strony Aronian'a, wieża C8 i B4. Te A3 właśnie było po to, żeby właśnie zagrać te B4, no i po biciu tam byśmy sobie zbili tym pionkiem i więcej, że tak powiem, mamy pionków w centrum. Rzecz jasna, nie możemy tak łatwo, szybko wszystkiego zbijać, co nam dają. E, przytrzymajmy to troszeczkę grając B6. E, wieża E1. Tam coś grać białymi trzeba tymi figurkami. No, no i ruch H6. H6 też się przyda. To ta, ta sama zasada. Nie wskakuje skoczyk jak na przykład gońca na E6. Usta, ustawimy sobie. Wieża na C1. Wieża. Łach, tu pionki latają. Wieża E8. No i B5 pogonił tego skoczka. Skoczek E7. Nic się nie dzieje. Tu zawsze jest opcja jakaś zagrania. D5 takie troszeczkę schematy królewsko-indyjskie muszę powiedzieć szczególnie mi się właśnie dlatego podoba tutaj gra czarnych kolha 7 może f5 różne są ciekawe plany na pewno gra jest niezwykle bogata ale też dla czarnych dobra to co jest ważne a4 ze strony białych goniec e6 troszeczkę poprawiamy wyżej figury pewnie przygotowujemy ruch d5 poszło d4 moi drodzy no i zaczyna się powoli komplikacja i teraz tak, no dobra, trzeba wybić, no bo jakie wyjście i wybijamy, no i teraz Dubow zagrywa D5, no i robimy nieco wielkie oczy, ale tak naprawdę może wydawać się to skomplikowana pozycja w centrum, jednak do końca tak nie jest, tutaj moi drodzy jakbyśmy na przykład wybili pionkiem, no to myślę, że można po prostu wybić skoczkiem tym lub tym, raczej chyba skoczkiem z F6, bo po wybiciu już nie atakowany jest skoczek i tam jest opcja zagrania skoczkiem na C3 i zdjęcia gońca, czyli zyskanie pary gońców, co za cenę piona w takiej otwartej pozycji jest myślę, że opłacalne. Ja sobie tutaj oczywiście tak teraz gdybam, co by było gdyby, no ale zobaczmy, co poszło dalej w partii. Pionek wybił na E5. Po tym posunięciu skoczek na E4, no i moi drodzy tutaj, panowie szybko się, e, że tak powiem, wymienili tymi figurkami i skoczek zagrał na D4 no dobra, teraz białe próbują tego samego chwytu, czyli próba oddania tutaj pionka za cenę tego gońca i jeszcze z zepsuciem struktury, no czarne tu by stały fatalnie, ale też z drugiej strony zobaczcie że ten pionek H6 wisi, więc można powiedzieć ruch totalnie dobry na D4 skoczkiem, więc no gońcem nie możemy tutaj zbić na E5 nie, 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 nic z tych rzeczy trzeba się powstrzymać, goniec zagrał na D5 rzecz jasna, uciekamy tym gońcem, aby nam skoczek go nie sprzątnął, goniec na F4, no i moi drodzy Dubow tutaj zagrywa goniec B7, no i goniec tak właśnie sprytnie przeszedł sobie na B7, tu dobrze stoi, broni przede wszystkim pola C6, goniec zagrał na C4, a Ronion próbuje no jakieś tutaj przełomy zrobić pod tytułem E6 jest to Całkiem możliwe. Skoczek na D5. No i teraz się zaczyna, moi drodzy. Można było tutaj białymi zagrać posunięcie, myślę, że nieco lepsze. Ja już pokażę ten ruch. Na przykład skoczek na C6. I po tym ruchu. No należałoby wybić, nie ma wyjścia, goniec tutaj by wybił na d5, no łapiemy się tutaj za głowę, o co chodzi, przecież zbicie skoczka, goniec bije, mamy figurę więcej, nie, 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 nic z tych rzeczy, jeżeli zbijemy gońcem na d5, wieża zbija na c8, hetman musi odbić i hetman odbija na d5 i cały czas pozycja myślę, że białych w tym wypadku byłaby lepsza, więc należałoby spróbować wymienić hetmany i jeżeli tutaj wieża by wybiła na c6, no to no właśnie tutaj z wybiciem Hetmana trzeba bardzo uważać, bo wieża by wybiła i te wieże są aktywne na linii, na linii D i na linii C. Z reguły jeszcze jak tutaj wyobraźmy sobie, że jest bicie na D1, wieża bije D1, wieża bije D1 i wieża bije C6, odbijamy pionem i na przykład wieża C8. Tak trochę o czym ma wyobraźnię, moi drodzy, trzeba popracować. No i po tym posunięciu myślę, że dosyć ciekawy ruch E6, który bardzo przeszkadza, bo grozi zagranie C7 i wieża D8. Jeżeli byłoby zagranie e6, no to powiedzmy, jak wieża bije pionkę na c6, no to tam wieża na d1 może dać szacha e7 i wygrywamy białymi bez żadnego problemu. No bardzo bardzo trzeba uważać, policzyć wieża zagrywa dlatego też na d8. Ja mam nadzieję, że niektórzy nadążyli nad moim tutaj myśleniem, moi drodzy. Na szczęście film jest nagrany, można sobie trochę powtórzyć. Wieża, łach, wieża, no właśnie, hetman zbił na d5, wieża odbiła. To znaczy tak mogło by być w partii cały czas i wieża mogłaby zagrać na C7. No i ta pozycja myślę, że jest trochę przyjemniejsza dla białych. Grozi wzięcie tutaj na E4 i wzięcie na A7. Oczywiście czarne są w stanie jakoś próbować się bronić, zagrać G5. Wieża może D4, może sprzątać tego pionka, no ale praktycznie tutaj czarnymi gra się troszeczkę trudniej. No, białe mogły spróbować w ten sposób tutaj sobie pograć. No moi drodzy, białe niestety w tym momencie popełniły decydujący błąd, gdyż zagrały E6. Wydaje się, że jest to posunięcie dobre. No bicie tutaj z gońca na F4 nie wchodzi w grę, no bo jest bicie na f7 i jest masakra zwierząt. No ale Dubow po prostu zbija na C4. Proste zagranie. Tutaj wtrącenie. Ciekawe czy Aronian to widział. E, i, no on lubi mieszać w ogóle w partii. To dlatego, że tych dwóch zawodników e, długo nie usiedzi w miejscu. Oni muszą coś po prostu zagrać. Tak na aferkę. Tutaj król oczywiście wybił. I e, no rzecz jasna nie możemy zbić wieżą na C4, bo pada tutaj goniec. Dwie figury za wieżę dają proste zwycięstwo czarnym w tej sytuacji bez żadnego problemu. Tutaj skoczek na C6 próbuje mieszać. Goniec. Musi wybić i wieża na C4. Zobaczcie, goniec wisi. Jeżeli odejdzie, to jest czas na ucieczkę gońcem. Tutaj goniec zagrał na B7. No właśnie, i ten goniec tutaj nie uciekł. A można by było próbować na przykład zbić wieżę tutaj na E4. No dużo jest możliwości. A ronian wybrał Hetman b no, Hetman B3 to też jest takie chytre zagranie, trzeba przyznać, bo jak skoczek bije, no to mamy tutaj jakieś podwójne szachy, jakieś takie niebezpieczne rzeczy. Może ja przystawię, jeżeli skoczek na, na F4, no to w zasadzie można też tutaj chyba wybić. Też wydaje się to całkiem sensowne. No, myślę, że Aronian na to liczył. No, ale zobaczmy, jak było w partii, moi drodzy. Po tym ruchu król zagrał po prostu na G8, chowa się. No, nie może za bardzo jeszcze zejść, z tej diagonali, bo takie ruchy tutaj, czy na F6, czy na F8, wydają się słabe. Zawsze można tego króla znowu szachować. Wieża zagrała na D1, związała tutaj Hetmana i moi drodzy, no dobra, mamy dwie figury za wieżę. Wygląda to dosyć fajnie. No, można by się może pokusić o bicie tutaj na F4, ale to chyba jednak zbyt odważnie by wyglądało, bo jakby wieża by zbiła to tutaj, ale potem szach z odsłony wieżą. Nie, to jednak nie przechodzi. Ale zapewne takie oczywiście ruchy są liczone w, w sekundę, że tak powiem, tutaj na poziomie arcymistrzowskim. Moi drodzy, jest związanie. Jest związanie na Hetmana, jest związanie na króla. Jak sobie z tym poradzić? Otóż no myślę, że po prostu odejście królem byłoby ok, ale Dubow zagrywa wieża E7. Ten ruch również spełnia dobrą rolę, chce zagrać na D7. Wieża na C6, bardzo sprytny ruch. No właśnie, Aronian naprawdę gra bardzo sprytnie i po tym wybiciu e, okazuje się, że skoczka nie ma jak bronić i on też pada. Więc wieża zagrywa na D7, wieża zbiła na D5, dużo poświęceń, trzeba przyznać, ale wybicie na D5. No i tutaj Aronian zagrywa wieża D6 i myślał prawdopodobnie, że tutaj jest w stanie wygrać tę partię, ale mamy Hetman A8. Moi drodzy, wszystko się broni. Tu się wszystko broni. Jeżeli będzie bicie na d5, po prostu zbijamy. Figura więcej technicznie czarne wygrywają na pewno. Wieża zbiła tutaj g6. No szuka Aronian jeszcze swoich szans. To jest e, oczywista sprawa, jak już ma figurę mniej. Król H7 poszło. No i postanowił zbić na G7. No myślę, że to już, to już zagranie nieco rozpaczliwe. No oczywiście królem zbijamy. Nastąpił jeszcze szach. Król G6. E, goniec E5 może z jakąś tam opcją. Goniec H8 i hetman G7. Któż to wie. Ewentualnie może jakiś tutaj szach e, teraz nastąpić i na G7. E, no ale jest proste zagranie. Hetman F8 w tym wypadku zagrał właśnie tutaj Dubow. Goniec D4. Goniec D6. Po prostu scentralizował tutaj f Figury, wszystko się trzyma. Aronian poddał partię. Ja myślę, że bardzo dynamiczna i ciekawa partia, no przed, no, dubowa, tak, dubow wygrał, ale białymi też ciekawie. Aronian grywa, warto śledzić, mimo wszystko, Lewona Aroniana. Życzymy obu panom powodzenia w turnieju, a wam serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.